My ze spalonych wsi, my z głodujących miast, za głód, za krew, za lata łez, już zemsty nadszedł czas. Za głód, za krew, za lata łez, już zemsty nadszedł czas. Więc zarepetuj broń i w serce wroga mierz. Dni już krok milionów stóp, mój partyzancki śpiew. Dudni już krok, milionów krok, i partyzancka śpiew. Więc naprzód gwardio marsz, świat płonie wokół nas. I zadrży wróg, i zginie wróg z ręki ludowych mas. I zadrży wróg, i zginie wróg z ręki ludowych mas. Towarzysze, ten film będzie poświęcony walce zbrojnej komunistów w czasie II wojny światowej o wyzwolenie narodowe i społeczne. Więc mówię tutaj o PPR, Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Więc no to co tutaj trzeba powiedzieć, no, że w ciągu tej historii, tutaj no, kilkudziesięciu lat, jakie już minęły od powstania właśnie Gwardii Ludowej, no to no, Gwardia Ludowa tutaj toczyła no, walkę z trzema wrogami. Pierwszy wróg to był faszyści niemieccy, hitlerowcy zbrodniarze. Drugi wróg to już po odzyskaniu niepodległości, po przepędzeniu faszystowskich hord, doszło do walki z bandami faszystowskimi, tym razem polskimi, spod znaku NSZ. No i w końcu walka AL-owców nie została zakończona. Walka ta trwa do dzisiaj. Walkę tu widzimy właśnie w postaci tego, co robi IPN. IPN i PiS i cała ta kampania dekomunizacji mająca na celu właśnie oczarnienia dobrego imienia Armii Ludowej, likwidacja ulic, likwidacja cmentarzy, likwidacja pomników, likwidacja jednym słowem całego dorobku właśnie Armii Ludowej. I ten film ma na celu no jakoś tutaj no zatrzymanie tej prawicowej ofensywy. Więc na wstępie może się usprawiedliwię, że to prawda, jestem historykiem, no ale tematem właśnie walki Armii Ludowej no, nie zajmowałem się przynajmniej od 10 lat. Jestem w tej chwili we Francji, nie mam przy sobie żadnych książek, żadnych źródeł, więc nie pamiętam tych wszystkich jakby kwestii faktograficznych, bitew i tak dalej, ale to nie jest ważne, bo tak naprawdę, kiedy my mówimy o Armii Ludowej, no to najważniejsze jest no, dla historii tej formacji, to jest no, cały ten klimat polityczny, który był w tym czasie. I to ten klimat polityczny, on determinował to wielkość właśnie Armii Ludowej. No bo o co tak naprawdę chodziło? No, kiedy doszło do... No, w czasie II wojny światowej mieliśmy do czynienia no, ze zdradą polskiego społeczeństwa dwa razy przez właśnie środowiska sanacyjne. Pierwsza zdrada
nastąpiła we wrześniu 1939 roku, w momencie, kiedy po prostu no, rząd sanacyjny skapitulował, to znaczy najpierw uciekł, a ci, co zostali, to skapitulowali, więc to była pierwsza zdrada sanacyjna. Ale no to nie koniec. No, ja rozumiem, że, no, że może się tak zdarzyć, że po prostu no, jest jakaś wojna, ktoś tą wojnę przegrywa, ucieka i... No i gdyby jakby było tak, no że dobra, no wojna została przegrana, ale następnie jest kontynuowana wojna partyzancka, no to jeszcze byłoby pół biedy. Ale te, no, te środowiska sanacyjne właśnie skupione później no, w rządzie na emigracji, czy w Paryżu, czy później w Londynie, one zdradziły drugi raz. I ta druga zdrada, to jest zdrada właśnie polegająca na tym, że te formacje, że no od razu tutaj po wrześniu 1939 roku zaczęły się tworzyć jakieś struktury konspiracyjne. A więc no te struktury konspiracyjne, one powstawały po prostu w naturalny sposób, że oficerowie, którzy jakoś tam nie zostali złapani, chowali broń, ukrywali się i tak dalej, i tak dalej. I w każdym razie przygotowywali się do tego, żeby no kontynuować tą walkę z wrogiem, no tym razem już w inny sposób. No nie w formie takiej no bezpośredniej wojny, tylko właśnie tutaj, żeby tworzyć struktury partyzanckie. Więc no właśnie tutaj, no, tak tutaj zaczęły powstawać te różne struktury, które w końcu doprowadziły do powstania Armii Krajowej. I Armia Krajowa to było to zjednoczenie różnych sił właśnie wojskowych, konspiracyjnych i tak dalej, które były tutaj podległe rządowi londyńskiemu. I jaki jest problem z Armią Krajową? No była to armia, która była wyszkolona. No w końcu wielu ludzi tworzących Armię Krajową to byli dawni oficerowie no, tej II Rzeczpospolitej, Wojska Polskiego. Była to armia bardzo dobrze wyposażona, bo mnóstwo wojskowego sprzętu zostało zakopanego w lasach i po prostu no, już w momencie kapitulacji no, ono przygotowywano się do kontynuowania tej wojny. Więc no jakby no były spełnione dwa podstawowe warunki do tego, żeby prowadzić walkę partyzancką, czyli wyszkolone kadry i sprzęt. I mimo spełnienia tych dwóch czynników, no to Armia Krajowa nie prowadziła walki z okupantem. Dlaczego? Dlaczego tak się działo? Otóż Armia Krajowa nie prowadziła walki z okupantem, no bo była dyrektywa z Londynu, że należy czekać. Należy czekać z bronią u nogi na to, a sytuacja geopolityczna się poprawi. Czyli mniej więcej podobną taktykę właśnie stosował de Gaulle i on też mówił tutaj we Francji, no żeby właśnie nie strzelać do Niemców. I że tutaj w tej chwili jakby sytuacja geopolityczna jest taka, no, że tutaj na kontynencie europejskim Niemcy są tym głównym mocarstwem. Do momentu, do którego się to nie zmieni, nie ma sensu tutaj się wykrwawiać, walczyć i tak dalej, i tak dalej. Należy czekać. Należy czekać właśnie na to, aż Związek Radziecki tych Niemców pobije. Należy czekać na to, aż Amerykanie wylądują w Europie. I dopiero wtedy, no jak już właśnie... ci Niemcy będą osłabieni, to siły partyzanckie są od tego, żeby zadać tym Niemcom decydujący cios. Taka była strategia właśnie tej walki, no właściwie braku walki dla Armii Krajowej. I to też spowodowało, no, że no, stworzyło się miejsce, stworzyła się w ogóle luka. Luka taka no, polityczna dla formacji partyzanckiej, która by po prostu chciała prowadzić tą walkę zbrojną. No bo no tak jakby doszło do jakby no, bezpośrednio w czasie kampanii wrześniowej, to mimo różnic politycznych, no to w tym Wojsku Polskim znajdowali się i jacyś sanacyjni oficerowie i różne osoby, które były przez tych sanacyjnych oficerów represjonowane, jacyś tam lewicowcy, czy z PPS-u, czy ludowcy, czy jacyś inni, no jakoś tak w obliczu tej nawały właśnie hitlerowskiej, nagle to społeczeństwo tak sprawiało wrażenie takiego zjednoczonego i wszyscy po prostu no, mówili, no dobra, no wy tam pierdolimy ten rząd właśnie tego tam marszałka Śmigłego, Rydza i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest to, no, że teraz w obliczu właśnie tutaj tego agresji niemieckiej musimy się zjednoczyć do walki.
I gdyby Armia Krajowa prowadziła tą walkę, no bezpośrednio właśnie, znaczy ta Armia Krajowa to tam później, no najpierw to się tam inaczej nazywało, jakiś Związek Walki Zbrojnej, wcześniej jeszcze chyba jeszcze inaczej, no możecie sobie znaleźć. No w każdym razie, no gdyby bezpośrednio po prostu, no po zajęciu terytoriów polskich od razu jakby kontynuowana była walka partyzancka, tak jak to było na przykład na terytoriach Związku Radzieckiego zajętych przez hitlerowców, to znaczy, że no tutaj III Rzesza zajęła spory kawałek właśnie te zachodnie ziemie Związku Radzieckiego i tak jak jakby no na froncie wschodnim Wehrmacht musiał walczyć z Armią Czerwoną, tak na zapleczach no to miał do czynienia no z partyzantami radzieckimi. Więc po prostu no była ciągłość walki, po prostu no ludzie zostali pobici w otwartym boju, no to zeszli do partyzanckich, no. Ale no nie ma żadnej przerwy, cały czas jest walka. Więc w przypadku jakby tej taktyki Armii Krajowej, to znaczy no, taktyki londyńskiej, no bo tutaj no, ludzie w Armii Krajowej to po prostu wykonywali polecenia. Więc no, no to tutaj no właśnie nie było tej ciągłości, to znaczy no właściwie no, tych czynów zbrojnych między rokiem 39 a 44, no to to jest jakaś tam śladowa ilość. No w każdym razie, no jeśli my spojrzymy na potencjał wojskowy Armii Krajowej, ilość osób, które się wokół tej Armii Krajowej kręciło i równocześnie ilość sprzętu, jaki ta Armia Krajowa posiadała, no to no, bilans wojskowy tej Armii Krajowej to jest jakaś żenada, no to po prostu oni prawie nic nie robili, no. Więc no w momencie, kiedy właśnie powstawała grupa inicjatywna Polskiej Partii Robotniczej, no to no, ruch komunistyczny nie miał żadnej siły zbrojnej. To trzeba sobie jakby to uświadomić, no, że tutaj cały ten ruch zbrojny partyzancki, no to był ruch prawicowy i tak dalej, i tak dalej. A nawet ludzie lewicowi po prostu no, chcieli tutaj no, walczyć z Niemcami, chcieli ten, nie mieli się w co angażować, to się angażowali w Armię Krajowej, bo po prostu nie było żadnej innej siły, która by tutaj tą walkę robiła. Więc pojawił się PPR i hasło walki z Niemcami w tej chwili. Nie czekamy na nic, zaczynamy walkę w tej chwili. I ta armia, więc właśnie no, Polska Partia Robotnicza, która no, była jakby tą organizacją polityczną, zaczęła tworzyć wokół siebie przybudówkę wojskową. Najpierw ta przybudówka nazywała się właśnie Gwardia Ludowa. Później, jak już ona urosła, to zmienili nazwę na Armia Ludowa. No, w każdym razie no, trzeba powiedzieć, no, że oni rozpoczynali właściwie od niczego. To znaczy, no, jeśli chodzi o sprzęt, to właściwie sprzętu nie było. Cały sprzęt to był sprzęt właściwie zdobywany na Niemcach. Jeśli chodzi o kadry wojskowe, to z tym też było problem, no, że właściwie no, większość tych kadr no, to jacyś tam ludzie, którzy przewinęli się czy przez właśnie wojnę w Hiszpanii, czy gdzieś tam, no ale ogólnie no, były braki kadrowe, no, zwłaszcza jeśli chodzi o jakichś tam doświadczonych oficerów, ale no, to co było ważne, no to po pierwsze to była chęć walki, a po drugie, no to tutaj no jeszcze jest kwestia tutaj włączenia no postulatów wyzwolenia społecznego, że tu nie chodzi jedynie o to, żeby walczyć z Niemcami o to, żeby przywrócić dawną Polskę obszarniczo-kapitalistyczną. Tutaj jasno było powiedzenie, my teraz będziemy walczyć z Niemcami, ale nie po to, żeby właśnie odbudować Rzeczpospolitą sanacyjną. My będziemy walczyć o to, żeby wprowadzić Polskę ludową, o to, żeby była to Polska bez kapitalizmu, bez wyzysku, bez obszarników i tak dalej, i tak dalej. Więc o ile właśnie Polska Partia Robotnicza była to organizacja polityczna zrzeszająca komunistów, o tyle Armia Ludowa no, była to no, lewicowa formacja wojskowa, w której byli komuniści, w której komuniści no, odgrywali jakby kluczowe stanowiska, no ale no była, no nie tylko komuniści byli w Armii Ludowej, no to warto podkreślić. Byli tam po prostu także ludzie odważni, którzy chcieli walczyć i którzy no nie mieli innej możliwości walki,
jak właśnie, no, w tych, właśnie tutaj w tych organizacjach związanych z PPR-em. Bo taki był kontekst polityczny. To nie dlatego, że ludzie w Armii Krajowej to byli tchórze. Tam pewnie było wielu odważnych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Po prostu oni mieli taką dyrektywę, nie walczyć. No i co dalej? No i jeszcze jak mówimy o tym podziemiu niepodległościowym, znaczy niepodległościowym, no w każdym razie, no są jeszcze gdzieś tutaj, kręcą się na marginesie, tutaj ci wyklęci. Więc jeśli my tutaj jakby no, chcemy zrobić jakąś taką zarys właśnie tych partyzantek, które były w okupowanej Polsce, no to możemy powiedzieć tak, no, że w skrócie Armia Ludowa to była siła, która chciała prowadzić walkę od razu. Od razu jako tutaj właśnie no, wspomagać partyzantów radzieckich i oczywiście wspomagać Armię Czerwoną. Czyli robić co można tutaj właśnie, przerywać te transporty kolejowe idące na wschód, sabotować gospodarkę, na tyle na ile można to tutaj likwidować różnych faszystowskich zbrodniarzy i tak dalej, i tak dalej. No, to cała ta działalność zbrojna Armii Ludowej to jest... no, fajnie by było, gdyby tutaj pojawił się jakiś wykład na ten temat, niekoniecznie mój, no kogoś, kto to lepiej ten temat jest z tym obeznany, ale mniej więcej o to chodziło. No więc była to siła, która no, walczyła. Z drugiej strony była ta Armia Krajowa, która nie walczyła. No i w końcu mamy tych partyzantów no, narodowych, późniejszych właśnie żołnierzy wyklętych, którzy nie tylko nie walczyli, ale którzy, no, oni jakby tutaj aspirowali do miana stworzenia właśnie takiego kolaborycyjnego ruchu właśnie z III Rzeszą. No więc oni tutaj, to było takie uzupełnienie III Rzeszy, więc na przykład jeśli byli jacyś Żydzi, którzy uciekli z obozów koncentracyjnych, więc uciekli przed Wehrmachtem, przed SS-manami, no to no, zadaniem właśnie tych właśnie wyklętych to było no, dorwanie ich i właśnie ich zabicie. I oni jako osoby znające język polski no, były tutaj znacznie skuteczniejsze od SS-manów, którzy byli Niemcami. No. Więc tutaj no, widać wpływ właśnie, no, po co tak naprawdę były te siły kolaboracyjne, no, że po prostu no, do walki z ruchem konspiracyjnym, no to warto mieć właśnie agentów, którzy kolaborują tutaj z okupantem, którzy znają język, znają ten klimat. No i tak jak jeśli właśnie no, Armia Krajowa nie walczyła z okupantem, no to te podziemie narodowe, te faszyzujące, no to współpracowało z okupantem. No i właśnie współpracowało tutaj na linii właśnie walce z Żydami i walce z komunistami. No więc prawica nienawidzi Armii Ludowej. Prawica nienawidzi Armii Ludowej no, samego faktu, że w ogóle ta Armia Ludowa powstała, no bo to im jakby nie odpowiadało tak, jakby tego typu scenariusz, no, że oni by chcieli taką sytuację, no, że po prostu no, jest wojna, rząd ucieka, ten rząd sobie siedzi w Londynie i wszyscy w Polsce mają respektować właśnie instrukcje z tego rządu londyńskiego. Więc im się w ogóle nie podoba to, że powstała jakaś siła polityczna, która postanowiła stworzyć własną armię, która później wyłoniła swój własny rząd i tak dalej, i tak dalej. Więc dla nich już sam fakt, że w ogóle coś takiego powstało, to jest taka no, drzazga w oku. No. Jak ci komuniści w ogóle mieli czelność w ogóle organizować, w ogóle stworzyć własną partię i organizować własny ruch zbrojny? No to bezczelność, no. No ale dobrze, no więc nie dość, że właśnie no, sam fakt, że Armia Ludowa była, to już ich wkurwiało, to jeszcze druga rzecz, która ich denerwowała, to no, że ta Armia Ludowa no, to rosła jak na drożdżach. Rosła jak na drożdżach, no bo po prostu no, ci wszyscy ludzie no, najbardziej właśnie odważni, najbardziej tutaj zachęceni do tego, żeby walczyć z tym okupantem, no to oni, no, czy byli werbowani bezpośrednio przez Armię Ludową, po prostu różni chłopi i inni, czy też byli to ludzie, którzy po prostu odchodzili z Armii Krajowej, mówili, my nie chcemy tutaj siedzieć z tymi tchórzami, my nie chcemy czekać. Ja, kurde, straciłem rodzinę tutaj w Oświęcimiu, gdzieś w jakiejś łapance, coś tego, ja chcę, kurwa, zemsty, ja chcę dzisiaj walczyć, ja nie chcę czekać. I ludzie zaczęli masowo odpływać właśnie z tej Armii Krajowej do Armii Ludowej, do tej formacji, która po prostu zaczęła prowadzić walkę.
Więc tą nienawiść właśnie Sanacji do alternatywnej tutaj siły zbrojnej walczącej właśnie z faszyzmem, no to najlepiej widać właśnie w tym, co robi dzisiaj IPN, który po prostu no, robi wszystko, żeby właściwie wymazać tą Armię Ludową z pamięci. On chce po prostu wymazać ją z historii. Chce wymazać ją z podręczników, chce wymazać ją jakby no, w ogóle z przestrzeni publicznej. Skasować wszystkie pomniki, wszystkie cmentarze i tak dalej, i tak dalej. No właśnie tutaj pod pretekstem właśnie Armia Ludowa no, jest szkalowana tutaj o wszystko, że tam no, wszystko co najgorsze to tam jest ona atakowana. I uważam, no, że no, naszym ja chcę powiedzieć jakby tutaj jasno, że dla mnie jako komunisty, no to ja się odwołuję tutaj do różnych tradycji właśnie, pozytywnych tradycji polskiej klasy pracującej, walczącej o swoje wyzwolenie społeczne. No i no tak jak się odwołuję, nie wiem, do pierwszego proletariatu, do różnych, nie wiem, ruchów chłopskich walczących ze szlachtą i tak dalej, i tak dalej. Do tych różnych właśnie, do SDKP JL-u, do KPP i tak dalej, i tak dalej. Tak oczywiście odwołuje się także do Armii Ludowej. Zwłaszcza, że tutaj no, warto podkreślić, no, że była to jedyna siła w historii polskiego ruchu rewolucyjnego, która swoją walkę uwieńczyła sukcesem. Zakończyła zwycięstwem. No. Powstała niepodległa Polska ludowa, właśnie bez tutaj władzy burżuazji i obszarników, więc naszym zadaniem jako komunistów jest jak najbardziej tutaj kultywowaniem tej pamięci o Armii Ludowej i musimy zrobić wszystko, no żeby właśnie no, wobec całej tej nawały propagandowej, która w tej chwili się toczy, żebyśmy my po pierwsze się nie wstydzili się naszego dziedzictwa, a po drugie my musimy zrobić wszystko, żeby to dziedzictwo jakoś lansować. No. To, że ja tutaj zaśpiewałem tą piosenkę Marsz Gwardii Ludowej, ja ogólnie uważam, że my komuniści no, powinniśmy właśnie lansować czy piosenki partyzanckie, czy zrobić właśnie jakieś tam, no, jakieś konferencje właśnie dotyczące wpływu tutaj, no, walki lewicowego ruchu oporu tutaj z faszyzmem i tak dalej, i tak dalej. No, jest bardzo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia i my nie musimy tutaj specjalnie szukać pomysłów, no. My wystarczy, że popatrzymy, jaką robi propagandę właśnie IPN w sprawie wyklętych i my właśnie odpowiedzią na tą propagandę, my powinniśmy mieć własną propagandę. I to jest tym silniejsza propaganda, że za nami idzie racja. Za nami idzie zwycięstwo. No to przecież nie wyklęci i nie Armia Krajowa, ale to Armia Ludowa doprowadziła do powstania Polski w tych granicach, jakie one w tej chwili istnieją. To Armia Ludowa i późniejsze Wojsko Polskie, Ludowe Wojsko Polskie jako Armia Czerwona. Jedyne dwie armie wśród całej koalicji antyhitlerowskiej, które zdobywały Berlin. My naprawdę mamy się czym chwalić. Towarzysze, no jeśli my spojrzymy na całą tą historię Armii Ludowej, to jest jak bajka. To jest jak piękna bajka. To się na film nadaje. Jak właśnie no, amatorska formacja tutaj partyzancka, która powstała właściwie no, bez instruktorów i bez broni, no kilka lat później ci ludzie, będący właśnie no, w Gwardii Ludowej, w Armii Ludowej, w Ludowym Wojsku Polskim, kilka lat później oni zdobywali Berlin. No to jest piękne. Mamy naprawdę, towarzysze, się czym chwalić. W każdym razie, towarzysze, no ja tutaj celowo zaśpiewałem tą piosenkę Marsz Gwardii Ludowej, jako tutaj, no jeśli sytuacja w Polsce w tej chwili jest taka, że jest ewidentna konfrontacja, no to co ostatnio zrobił polski parlament. Czyli 100% posłów zagłosowało, tutaj oddało hołd żołnierzom wyklętym. Żołnierzom wyklętym, którzy po prostu mordowali w sposób skrytobójczy, w sposób terrorystyczny, mordowali tutaj partyzantów z Armii Ludowej, mordowali ich rodziny. Więc my, towarzysze, no ja tutaj muszę zburzyć no, jakąś tam formę samokrytyki. Ja tutaj lansuję te pieśni, właśnie pieśń rewolucyjną Warszawianka. No. Jest to piękna pieśń. Jest to piękna pieśń, ale jest to pieśń, która, no, ona jakby, no, to nie jest pieśń na dzisiejsze czasy. No.
na dzisiejsze czasy, na czas dekomunizacji, na czas całej tej agresji, którą robi IPN, na to wszystkie wypieprzanie ulic, patronów itd., itd., odpowiedzią na to, co robi IPN, jest Marsz Gwardii Ludowej. Jest piosenka, którą tutaj starałem się zaśpiewać. No, nie mam talentu, przepraszam, ale liczy się przesłanie. Liczy się przesłanie. I to przesłanie jest proste. Ono jest wyrażone tutaj w tej piosence. I zadrży wróg. I zginie wróg. Z ręki ludowych mas. Więc towarzysze, cześć i chwała partyzantom Gwardii Ludowej, Armii Ludowej. Pozdrowienia.